gościa, to jest Luiza i wprawdzie miałyśmy zrobić nie transmisję na żywo, tylko tam wiecie się spotkać na Zoomie, ale zaproszę ją dla Was, słuchajcie, bo dziewczyna jest tak szczęśliwa, a to się udziela, wiecie, że to się udziela. Tak się spełniła i ja od jej siostry wiem, że to się podziało po kursie Odkryj Siebie Zupełny. O, jest. Naprawdę? My się tak ładnie połączymy? Zaprosiłam do dołączenia i chciałam, żeby się z nami Luiza tym podzieliła. Dołączył użytkownik. Wygląda, że działa. Wygląda, że działa. Jeszcze obrazu nie widzę, Luiza. Jest! To jest coś. Co wiesz, tak to ty. Czyli kończę naszego Zooma End. Niesamowite, coś pięknego. Coś pięknego. Od twojej siostry na jednej z relacji na grupie VIP Spokoju Umysłu dowiedziałam się, że a moja siostra po Odkryj Siebie zmieniła pracę i ma nową, cudowną miłość i w ogóle wie co, dawaj mi to Luiza. Luiza, jak to się stało, jak to było, opowiedz. I zrobimy też ćwiczenko dzisiaj, słuchajcie, takie, wiecie, rozgrzewkowe dla wszystkich. Witam wszystkich, dzień dobry. No jak to się stało? Wszystko zaczęło się dziać około roku temu, kiedy odkryłam planetę Soni. Zaprosiłam także moją siostrę na tą planetę. I sama od razu wskoczyłam na Odkryj Siebie. To był chyba czerwiec zeszłego roku. Tak, bo to jest w czerwcu i teraz znowu za dwa tygodnie będzie. To jest raz w roku. Od razu wskoczyłam, tak, prawdę mówiąc, nawet niewiele wiedząc jeszcze o planecie Soni. I tak na początku to nic nie zadziałało. Dopiero chyba jak za drugim czy trzecim razem obejrzałam wszystko od początku, zrobiłam kolejny raz ćwiczenia, no to zaczęła dziać się magia w moim życiu. Tak to było, okej, okay, bo to jest na żywo, można sobie być na żywo, ale też są nagrania, do których warto wracać, bo to jest do wielokrotnego użytku, okej. Okay. Tak. Na żywo te wszystkie ćwiczenia po prostu mi za bardzo nie wychodziły. Ja nic nie widziałam w tych ćwiczeniach. Jeszcze wszystko było widocznie tak zamrożone, że nic nie widziałam. I, tak, ale robiłam. Że niektórzy tam mieli jakieś doświadczenia, coś tak. Się działo, okej. Okay. Tak, tak, właśnie wszystkim się coś działo, a u mnie nic, normalnie nawet ani łezka mi nie poleciała, nic się nie ruszyło, nic nie widziałam, czarna jakaś taka dziura. No, ale uparcie robiłam te ćwiczenia, jeszcze doszła do tego książka Zaakceptuj Siebie. No, jestem w tej samej sukience, okej, okay. Zbieg okoliczności, no. Tak, doszła jeszcze do tego ta książka, którą zrobiłam dwa razy i tak się nic nie działo, ale nagle jak się zaczęło dziać w moim życiu, cały czas robiłam ćwiczenia. Jak się zaczęło dziać, zmieniłam raz pracę, miałam pracę no, taką, jaką miałam, postanowiłam ją zmienić, dostałam pracę, dobrą pracę, co najważniejsze, bez żadnych takich jakichś koneksji ani znajomości, prawda, po prostu ją dostałam, po kilku miesiącach chciałam zmienić pracy, no i się zaczęło. Zaczęli po prostu ze starej pracy, nie chcieli mnie puścić do nowej pracy, mnie ciągnęli, ja byłam taka zdziwiona tym, bo się okazało, że nagle się okazało, że jestem fachowcem w swojej dziedzinie, prawda? A zajmuję się księgowością, kadrami i płacami. I to był dla mnie taki chyba pierwszy szok. Zmieniłam pracę, właśnie teraz mam jeszcze lepszą, mam samodzielne, odpowiedzialne bardzo stanowisko. Finanse także się poprawiły. No i co? I takie jeszcze zaczęły się dziać inne różne rzeczy w moim życiu, obok tej pracy. Zaczęły się dziać takie rzeczy, zaczęłam zmieniać otoczenie. Wszystko się wokół mnie zaczęło zmieniać. Ludzie zaczęli odchodzić, ale zaczęli przychodzić nowi ludzie. Zupełnie inni. I tak na początku to byłam taka szokowana, że po prostu ze starymi znajomymi jakoś tak nie rezonuję, nie umiem z nimi rozmawiać, oni nie wiedzą, o co mi chodzi, ja też nie wiem, o co im chodzi, ale przychodzą nowi ludzie. I ci nowi ludzie wiedzą, o czym ja mówię, rozumiemy się, mamy jakieś takie wspólne zainteresowania, prawda? To się zaczęło zmieniać.
No i poznałam także miłość mojego życia. To była taka ciekawa historia, ponieważ tak od początku roku tego kalendarzowego zaczęłam mieć takie dziwne sny. Zaczęły śnić mi się jakieś motory, jakieś takie dziwne miejsca, prawda? I tak się zastanawiałam, jejku, skąd te motory u mnie w tym śnie? Przecież ja w życiu nawet żadnym motorze, jedynie rower i samochód. I zaczęłam się tak zastanawiać i dopuściłam. No i pewnego dnia napisał do mnie jeden pan z motorem z mojego miasta, który zobaczył mnie gdzieś tam w przestrzeni tej takiej medialnej naszego miasta, ponieważ kończyłam Akademię Fotograficzną, mieliśmy taką wystawę i był reportaż z tej wystawy i były zdjęcia i tak dalej. No i ten pan mnie tam zauważył i napisał do mnie. I Michał do mnie napisał. No i się okazało, że właśnie Michał, oprócz tego, że jest fotografem, jest super facetem, bardzo świadomym, rozumie po prostu te wszystkie tematy takie okołorozwojowe, ma wykształcenie takie psychologiczno-pedagogiczne, no i ma ten motor. I ten motor z tych moich snów ma. No. I ja mówię, Boże, to ten motor. To dlatego mi się tak śniło. Później jak rozmawialiśmy, to on właśnie mi powiedział, że w tym czasie, już mnie wcześniej gdzieś tam zauważył i w tym czasie się dopytywał. Znajomych rozpytywał się o mnie, czy jestem sama, czy, no, czy może pisać i tak dalej. Pięknie. No taka historia. Fantastyczna historia, bo to daje taką nadzieję, że przyjdzie ten dzień, tak? Że te tematy, które teraz nas tak bardzo męczą, się odmrożą, puszczą, popłyną. Tak. Jest to twoja siostra właśnie, od której się dowiedziałam, jak wjechał ci kurs Odkryj Siebie. Przy czym, wiesz, każdemu daje w innym momencie. Niektórzy już w trakcie pracowali i mieli eureki, a ty bardzo dzielnie nie zniechęcałaś się tym, że nic nie czujesz, nie płaczesz, nic się jakby nie rusza. I później wielokrotnie odsłuchiwałaś i pykło. Ja ci gratuluję i bardzo ci dziękuję, że tak się zgodziłaś na rozmowę. Dziękuję. I źreniczki działają. W końcu po roku zaczęło działać. Czyli przez rok patrzyłaś w lustro, w swoje oczy i mówiłaś, kocham cię, i nie widziałaś różnicy, tak? Nie, nic się nie ruszało, ale no przyszedł ten taki czas, że to wszystko tak ruszyło, że czuję się, jakbym wskoczyła w jakąś taką alternatywną rzeczywistość, tak jak nieraz na filmach jest, prawda? Że ktoś gdzieś tam wskakuje na jakąś taką inną linię czasową, to ja się teraz tak czuję. Gratuluję. Zmieniło się wszystko. To jest coś pięknego i dziękuję, że się tak szybciutko zgodziłem. Właśnie to też wow, gratulacje dla ciebie, bo normalnie nie występujesz, nie prowadzisz, wiesz, jakichś live'ów na co dzień. I wiecie, co nam się jeszcze stało? Zdradzimy takie nasze kulisy małe dzisiaj. Ja wiedziałam, że ty... Pozdrawiamy siostrę, bo Wiolę widziałam tutaj, że Wiola jest, od Wioli się tego dowiedziałam. Ja widziałam, że Luizo, że właśnie ponieważ nie występujesz tak na live'ach i że będzie dla ciebie lepiej, jak się spotkamy na Zoomie, nagramy. I później powycinamy, żebyś miała pełen komfort rozmowy i spokój. I tak się stało, że nie potrafiliśmy z mikrofonami sobie poradzić. Komputer nie chciał współpracować. Ja mówię, to co, Luz, włączamy Instagram. A ty od razu, jak masło po prostu. I poszło. Popatrz, jak się siostra pisze, jestem taka dumna z ciebie. Ja ci, siostrzyczko, bardzo dziękuję, bo nie wiedziałabym o takim tobie. Ja się dzięki tobie. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś historie wspaniałe po odkryj siebie z was w roku i już za 2 tygodnie, planetasoni.pl, no to też was zapraszamy. I dzielcie się, bo takie podzielenie się radością ze światem to daje ogromną nadzieję wszystkim. Powiedz, wcześniej nie było lekko. Nie było lekko. Było bardzo ciężko. No, nie będę może opisywała wszystkiego, ale po przejściach naprawdę takich ciężkich, okołorozwodowych i tak dalej, bardzo, bardzo ciężko. Powiedz, jak budziłaś się rano kiedyś, jak tak ci było ciężko, to co czułaś, a teraz co myślisz i czujesz, jak się budzisz rano? Ojej, ja już prawie nie pamiętam, jak to tam było kiedyś, ale to było takie, o matko, znowu ciemno na dworze, ojej, muszę iść tu i tam, ojej, jak ja, no ten cały dzień taki, aby tylko ten dzień minął, prawda? Muszę iść znowu do tej pracy, muszę. Aż ci się twarz zmieniła, wiesz, oblicze, jak o tym mówisz, teraz jak jest teraz. A teraz, no nie, teraz budzę się, nie wiem, do pracy chodzę z przyjemnością, mam tam naprawdę fantastycznych znajomych i współpracowników, chodzę z przyjemnością, przychodzę z przyjemnością. W domu jest Michał, jest moja
córka, która zaakceptowała go, jest mój ukochany pies Bajka. Nawet Bajka polubiła Michała, bardziej chyba niż mnie. I naprawdę, chce się żyć, chce się chodzić do pracy, chce się siedzieć, usiąść z tym swoim facetem, zjeść obiad, wyjść na spacer. Tak, no wszystko się chce. Naprawdę wszystko się chce. Czyli odkryj siebie, to był dobry pomysł, chcesz powiedzieć. Ojej, to był super pomysł. Ciężko, bo na początku już myślałam, ojej, chyba nie działa, ale to działa. Działa, bardzo mocno działa. Trzeba sobie dać czas też, prawda? I odpuścić. Tak. Właśnie odkryj siebie, no i książki też, zaakceptuj siebie, to też mi dało mocno w kość w pewnym momencie, bo doszły różne dolegliwości takie, ale przeszło, ale się rozmroziło, ale teraz jest zupełnie inaczej. Tak, bardzo Ci dziękuję, że to powiedziałaś, jakie to było autentyczne i prawdziwe, wspaniałe, nie no, bardzo Ci dziękuję po prostu. To ja dziękuję, naprawdę, Soniu, dajesz takie niesamowite narzędzia, że no to jak czary. No, tylko trzeba z nich korzystać. Wiesz, jak sobie popatrzysz na Wi-Fi i na telefony, to też są czary nasze współczesne, prawda? No tak, jak w filmach science fiction, ja o takich rzeczach, jak kiedyś czytałam w Nowej Fantastyce, a teraz mamy to wszystko pod nosem i z tego korzystamy. Tak. Jejku, jak mi pięknie z Tobą, bardzo Ci dziękuję. Pozdrawiamy wszystkich z grupy VIP i wszystkich, którzy już są na Odkryj Siebie i będą na Odkryj Siebie, jakieś ćwiczonko na koniec, nie? Żeby wszyscy dostali. Potrzyj dłońmi. Nigdy go jeszcze nie robiłam. I wiecie, że ja mam to ćwiczenie, bo ja nie wiem skąd ja mam ich tyle. Potrzyj dłońmi, to do wszystkich. Połóż je na kolanach. Pomyśl o relacji Twoich rodziców biologicznych. Może jej nie było, może była turbulentna, może była chwilowa, może pomyśl o tej relacji, o tych wszystkich emocjach i wdychając myśl, akceptuję. Mocne ćwiczenie, wiem. I wydychając, odpuszczam. I oddychaj teraz, a ja będę mówić. Mówię tak do Ciebie, ale to do każdego z nas, nie? Zamykam oczy, pocieramy dłońmi, przykładamy do kolan. I oddychając, na wdechu akceptuję, a na wydechu odpuszczam. Akceptujemy i odpuszczamy to, co działo się między naszymi biologicznymi rodzicami. Albo się w ogóle nic nie działo, albo było trudno, jakkolwiek nie było, to jest ich. Nie muszę tego nieść, to jest wasze, moi biologiczni rodzice. Było tak, nie zawsze to rozumiem, nie zawsze było to przeze mnie rozumiane. Oddycham teraz i odpuszczam. Nie zajmuję się tym, bo to jest wasze. Ja mam moje życie, które wy mi daliście. Jestem za to niezmiernie wdzięczną osobą. Bardzo dziękuję za życie, które zostało mi dane przez jedną komórkę od mamy, jedną komórkę od taty. Jednocześnie odpuszczam wszystkie myśli związane z oceną tego, jaka była albo nie było relacji między wami. To jest wasze. Ja mam moje życie, w które teraz wychodzę, w którym pozwalam sobie każdego dnia na coraz więcej lekkości, szczęścia i spokoju, powolutku, krok po kroczku. Akceptuję, odpuszczam i z tym mocnym ćwiczeniem chciałam was zostawić, ale proszę was, oddychajcie jeszcze, trzymając te dłonie na kolanach, akceptuję, odpuszczam, powolutku zostańcie sobie z tym tyle, ile trzeba. I gdyby jakieś dolegliwości w ciele się pojawiły, to napiszcie tutaj w komentarzach i wtedy też powiem, co zrobić, ale bardzo dobrze zobaczysz, tu były jakieś pytania. O, byłam na Odkryj Siebie, było cudownie. Gdzie tu jest ten komentarz? Uciekło mi teraz. O, tutaj jest, tutaj. O, jestem taka dumna z mojej siostry, zobacz. Weźmy. I tak akurat dzisiaj z okazji dnia mamy. Sprawdzam, wiesz, bo za chwilkę te komentarze uciekną. Tak. Do zobaczenia na Odkryj Siebie. Wielkie dzięki, Luiza, za to, że się podzieliłaś tak odważnie i tak spontanicznie. Zdecydowanie nowa ty. No, ja także dziękuję i zapraszam wszystkich na Odkryj Siebie, bo naprawdę warto, naprawdę warto robić te ćwiczenia uczciwie, uparcie, przejść do przodu, a będzie i dobrze. Nie odpuszczać, prawda? Zrobić. Oczywiście, odpuszczać, tak. Odpuszczać i wtedy wszystko tak samo przychodzi. Tak. To przyjdzie samo. Tak, oddychajcie, proszę, bardzo Ci dziękuję. Ja tak. Wszystkiego. Dziękuję, Doris, dziękuję. PlanetaSoni.pl, zapraszam Was na Odkryj Siebie. Jest raz w roku i jest już za niecałe 2 tygodnie i można być na żywo w naszych ambasadach, na żywo ze mną w Katowicach albo online i odsłuchiwać sobie każde zostanie nagrania, tak właśnie jak nasza Luiza możecie później dziennie wykonywać. Pozdrawiamy Michała,
Pozdrawiamy Twoją córkę, fantastycznego pieska. Dziękuję. Cudowne życie nowe teraz też. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam także. Dziękuję Wam też wszystkim. Dzięki, pa, pa. Pa, pa.